Dzień dobry Państwu, dzień dobry Bartku. Dzień dobry. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność i przywilej rozmawiać z ekspertem, psychodietetykiem, psychologiem i dietetykiem na szalenie ważny temat, który chodził mi już od bardzo dawna po głowie. Chcemy porozmawiać o tym, co to w ogóle jest relacja z jedzeniem i dlaczego ona jest ważna. Drugie, dlaczego w ogóle temat jedzenia jest tak ważny w naszym społeczeństwie i z czym on się wiąże? No i trzecie, jak my możemy kształtować te relacje z jedzeniem, żeby przez to mieć dobrą relację ze sobą i dobrą relację z innymi. Więc tak zbierając trzy różne elementy, ponieważ nam, no właśnie, w głowach leciutko pomieszano, mówiąc moim językiem, narąbano, jeśli chodzi o jedzenie, i my płacimy duży koszt relacyjny, właśnie, jeśli chodzi o jedzenie. To zacznijmy, Bartek, od tego, co to w ogóle jest ta relacja z jedzeniem. Ja myślę, że relacja z jedzeniem, w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie, może od tego zacznę. Jest to niewątpliwie przyjemność po prostu dzisiaj gościć na takim spotkaniu. Także ja się mega cieszę. Jeśli chodzi o relację z jedzeniem, to ja mam wrażenie, że tak naprawdę jest to relacja ze sobą, która ma odbicie w relacji z jedzeniem. Ja bym tak do tego podszedł, bo rzeczywiście, tak jak słusznie przed chwilą wspomniałaś, trochę nam narąbano, jeśli chodzi o to żywienie, i trochę poszliśmy w takim bardzo skrajnym kierunku, jeśli chodzi o jedzenie, a zwłaszcza o odchudzanie, no bo niewątpliwie, kiedy mówimy na temat diety, to w ogóle nie bierzemy pod uwagę aspektu odpornościowego, zdrowia psychicznego, lepszego samopoczucia, tylko pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to odchudzanie. Mało tego, ja kiedyś w mediach społecznościowych zrobiłem taką małą ankietę. Z czym kojarzy ci się odchudzanie? No i jak nie trudno się domyślić, odpowiedzi nie były takie wspierające, nie były skłaniające do tego, żeby traktować tą relację z jedzeniem w nieco inny sposób. No po prostu padały takie sformułowania jak stres, jak poświęcenie, jak nakazy, zakazy, restrykcja, ból. Pojawiły się takie odpowiedzi, więc samo przez się to mówi, że poszliśmy w nieco złym kierunku, jeśli chodzi o odchudzanie, o dietę i właśnie podstawową rzecz, jaką powinna być relacja z jedzeniem. Więc ja myślę, że od tego warto byłoby zacząć, że relacja z jedzeniem równa się relacja z samym sobą. To pozwól, że zatrzymam to na chwilę, bo powiedziałeś szalenie ważną rzecz przy okazji października, miesiąca odporności psychicznej, że my możemy popatrzeć na relacje z jedzeniem jak na temat właśnie wzmacniania swojej odporności psychicznej, a przez to fizycznej, bo nam się bardzo często kojarzy to, że dieta to wyrzeczenia, a nie dieta to karmienie siebie. Albo nie widzimy diety jako czegoś, co ma nas odżywiać, karmić i wzmacniać, a nie być tym narzędziem właśnie restrykcji i wymagania. A dlaczego my tak mamy, że to nam się pomieszało, jak myślisz? Tak naprawdę odpowiedź nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać, bo z jednej strony możemy rozpatrywać naszą relację z jedzeniem z punktu widzenia modelowania zachowań, jakie przyjęliśmy z domu, obserwacji tego, jak nasze matki, nasi ojcowie, nasze babcie nawet radziły sobie z jedzeniem, z różnego rodzaju dietami w naszym życiu i w ich życiu, bo w naszym życiu również niestety obrywało się za ich nieprawidłową relację z jedzeniem, czyli na przykład jak mamusia przychodziła na dietę, to wszyscy w domu musieli się podporządkować, bo ona nie będzie gotować dla trzech, czterech osób na przykład, prawda? Więc w moim gabinecie jest mnóstwo osób takich, które rzeczywiście w ten sposób nabrały pewnych takich przyzwyczajeń, schematów, rytuałów w kontekście odchudzania się i nieprawidłowej relacji z jedzeniem. Ale z drugiej strony też takie błędy poznawcze, jakie wynieśliśmy w domu, czyli na przykład wysoko stawiana poprzeczka, porównywanie nas 100% albo nic, czyli takie bardzo skrajne podejście powoduje, że jeśli my mamy się odchudzać,
to mamy to zrobić na 100%. Jeśli zrobimy coś na 60%, 75%, to niekoniecznie znaczy dobrze. Więc to jest druga kwestia. Trzecia kwestia, jaka przychodzi mi do głowy, to właśnie media społecznościowe. Bo z jednej strony możemy mówić o tym, że w dzisiejszych czasach my nawet nie musimy wychodzić z domu, żeby wiele, wiele zrozumieć, żeby uczyć się, po prostu, żeby poznawać świat, żeby poznawać takie rzeczy jak na przykład psychologia. Ale z drugiej strony media społecznościowe to też taki ciemny zaułek, gdzie możemy znaleźć mnóstwo recept na to, w jaki sposób mamy żyć, no i w jaki sposób również mamy się odchudzać, żeby to przyniosło efekty. Pytanie właśnie zasadnicze brzmi, czy właśnie zdrowa relacja z jedzeniem i prawidłowa relacja z jedzeniem to taka, która doprowadza nas do odchudzania i koniec. No właśnie, o to chciałam zapytać. To jest ciekawe, że myślimy podobnie, że to jest ciekawe, że relacja z jedzeniem, od razu myśl nam biegnie do diety i od razu myśl nam biegnie do odchudzania. A przecież gdybyśmy mieli zdrową relację z jedzeniem, czyli zdrową relację z samym sobą, to nie dochodziłoby do sytuacji odchudzania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ponieważ jeżeli ja jestem w kontakcie ze swoim ciałem i w kontakcie ze swoimi emocjami i w kontakcie ze swoimi potrzebami, czyli w zdrowej relacji ze tobą, w zdrowym kontakcie ze sobą, notabene ja o tym bardzo dużo piszę w najnowszej książce o bliskości, to ja nie potrzebuję kompensować sobie relacji ze sobą jedzeniem. I teraz zatrzymajmy się na chwilę na tym, że jedzenie może pełnić funkcję kompensacyjną. Co to znaczy? Taką, w której, to znaczy może każdy mieć swoją inną definicję, prawda, tego, natomiast moja definicja to definicja, która szłaby w kierunku wypełniania swoich deficytów, które tak naprawdę, pytanie, czy rzeczywiście są, czy zostały nam na przykład w cudzysłowie wgrane, prawda, przez najbliższych na przykład. I jeszcze, gdybym mógł dodać, to nawet z punktu widzenia, tak mi teraz przyszło do głowy, nawet z punktu widzenia takich podstaw psychologii, już abstrahując od tego, czy one są rzeczywiście prawidłowe, czy nie, natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak ocenić, że one są prawidłowe, ale z punktu widzenia na przykład potrzeb Maslowa, czyli takich podstaw, prawda, i tego, w jaki sposób my patrzymy przez pryzmat niespełnionych naszych potrzeb, jak potrzeba przynależności, jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa, to właśnie w ten sposób możemy sobie to rekompensować. Czyli to jest ważne, żebyśmy się na tym zatrzymali, żeby wiele osób to usłyszało, że jak mamy niezaspokojony temat relacyjny tak ogólnie, czyli ja nie mam bliskości, nie mam bezpieczeństwa, nie mam przynależności do grupy, bo być może byłam dzieckiem, które nie było wybierane do drużyn sportowych, albo no nie mogłam chodzić do, nie wiem, do harcerstwa, bo wszyscy chodzili, a mnie rodzice zabronili, to ja prawdopodobnie będę sobie wypełniać tę lukę relacją z jedzeniem. To jest ważne, że wtedy jest coś mojego. Tak. Kiedy jest mi smutno i kiedy jest mi trudno, albo kiedy przeżywam nieprzyjemne emocje, to jeżeli zjem, to przynajmniej na chwilę coś jest wypełnione. To jest, ja lubię metaforę, lubię bawić się metaforami. Jedzenie nas wypełnia od środka. Tylko pytanie, czy wypełnia te rzeczy, które są dla nas właśnie ważne i istotne. Ostatnio jeden mój klient przyznał się do tego, że mówi, słuchaj Aga, jest sobota, niedziela, ja mam takie kompulsywne jedzenie, że mi się wydaje, że ja jem aż prawie zwymiotuję. Nie jest bulimikiem, ale mówi, dopiero jak się tak napełnię, to myślę, że to czuję ulgę, to schodzi mi napięcie. I właśnie ciekawy jest ten aspekt wypełniania jakiejś dziury, która w nas jest. Dlatego to jest ważne, żeby popatrzeć, dlaczego my jemy. Tak, ja bym jeszcze dodał, że z jednej strony właśnie aspekt wypełniania, ale z drugiej strony niezauważenia przez chwilę problemów, z jakimi się borykamy. No bo z punktu widzenia logicznego, czy to będzie ucieczka w alkohol, w hazard, w bieganie, w książki czy w jedzenie? No każdy z nas oczywiście sobie odpowie, że logicznie patrząc, no to fajniej będzie pobiegać,
czy pójść na siłownię, czy poczytać książkę, niż na przykład uciec w jedzenie, kompulsywne zwłaszcza, albo w alkohol. Ale z drugiej strony spójrzmy na to z perspektywy ucieczki, że za każdym razem mówimy o ucieczce, od problemów i właśnie takim aspekcie niezauważenia tych takich deficytów w naszym życiu. I jeszcze podkreślę tylko, bo lubię to słowo, i nakarmienia się przynajmniej na chwilę tam, gdzie jesteśmy głodni w zakresie różnych ważnych dla nas potrzeb. Czyli jeżeli chcemy w ogóle próbować zmienić naszą relację z jedzeniem, to warto zobaczyć, co jest we mnie głodne i jak ja inaczej mogę to nakarmić niż jedzenie, bo to nie zawsze oznacza kompulsywne jedzenie, prawda? Niektórzy mówią, tak, tam tylko czekoladkę chapsnąłem, nie? Albo, a tak się nie mogę powstrzymać przed kolejną paczką chipsów i mówią, a co w tym złego, że mam, uwaga, drobne przyjemności, nie? Co w tym złego? No, właściwie co w tym złego? No nic w tym złego, nie? To znaczy, jeśli ktoś to robi świadomie, to nic w tym złego, rzeczywiście, bo ja wtedy moim pacjentom powtarzam, rób to, co robisz, ale rób to świadomie, tak? Jeśli nie masz tego tytułu na koniec dnia wyrzutów sumienia, czy po takim właśnie kompulsywnym napadzie nie masz wyrzutów sumienia, ale po prostu miałeś ochotę na dwa kawałki sernika do kawy z przyjaciółką, no to ja nie widzę w tym żadnego problemu. No właśnie, i teraz to jest ważny wątek, Bartku. Na chwilę bym się na nim zatrzymała, bo teraz mamy wątek relacji ze sobą, a pójdźmy na chwilę do wątku relacji z innymi. I teraz, co takiego się wydarza w naszym życiu społecznym, że zjedzenie dwóch kawałków sernika w większości głów, a na pewno w większości głów kobiet, które teraz nas słuchają, rodzi od razu myśl, będę musiała to spalić. Będę musiała pobiegać. Dobra, zrobię trzy ćwiczenia, albo to ja nie zjem kolacji. Dlaczego tak jest, że w sytuacji, kiedy mamy ochotę sobie sprawić przyjemność świadomie i tą przyjemnością jest sernik, to nasz mózg od razu leci do tego, że musi być za to jakiś wysiłek, bo jeżeli sprawiam sobie przyjemność, to idę w poczucie winy. To jest bardzo dobre pytanie i znów mógłbym odnieść się do mediów społecznościowych, ale nie tylko. Nie zawsze były z nami media społecznościowe, ale zawsze były z nami pewnego rodzaju takie interpretacje i spostrzeżenia w kontekście diet, w kontekście jedzenia, w kontekście, w cudzysłowie, zakazanych posiłków. I teraz myślę, że bardzo dobrym przykładem może być tłusty czwartek, bo już w tłusty czwartek, a w zasadzie dzień wcześniej, pojawiają się informacje na wielu forach internetowych, sportowych stricte, ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka, ile trzeba zrobić przysiadów, żeby spalić jednego pączka. I jakieś takie memowe wręcz takim językiem dzisiejszych czasów mówiąc, że ile trzeba seksu uprawiać, ile trzeba książek czytać, ile trzeba pracować, prawda, żeby spalić pączka, tak jakby nie można go było zjeść. Z drugiej strony media społecznościowe i producenci, twórcy reklam, producenci smakołyków robią wszystko, żeby znów ten aspekt psychologiczny wywołać w nas. Czyli zauważmy, że na przykład producenci czekolad bardzo, bardzo dobrze wykorzystują to, na przykład pytaniem, po ilu kostkach czekolady się uśmiechniesz. Albo na przykład... Ale tak. Albo na przykład czekolada nie pyta, czekolada rozumie, tak? I pojawiają się takie podprogowe informacje, które mają nas zaznajomić z tym, że rzeczywiście ja się nie muszę już nikomu wtedy z niczego tłumaczyć i wtedy sobie sięgnę po tą zakazaną czekoladę. Ale teraz zauważmy, że tak naprawdę, jeśli mielibyśmy patrzeć przez pryzmat tych fit owsianek, ja nie mówię, że to jest coś złego, natomiast to też jest obarczone pewnym ryzykiem zjedzenia większej ilości kilokalorii, bo jeśli na przykład mamy przed oczami w mediach społecznościowych jakiś taki kolorowy portal, czy jakieś takie konto, które podsyła nam pewnego rodzaju przepisy, recepty na to, co możemy zjeść na śniadanie. I mamy na przykład fit owsiankę, która ma na przykład 400 kilokalorii, a na przykład sernik z pobliskiej cukierni ma 395 kilokalorii albo też 400, to w dalszym ciągu sernik będzie na tej liście zakazany,
a fitowsianka, która może mieć bardzo podobną ilość kilokalorii, jak nie więcej, już jednak będzie owiana tą dobrą sławą. To ja I bym wydaje chciała, mi się... tak jak pozwól, że wskażę, bo to jest bardzo ważny element relacyjny, że my mamy poczucie winy w relacji, że zrobiliśmy sobie przyjemność. To jest bardzo ważne, że wolno nam wrąbać tą owsiankę, bo ona jest dietetyczna i prawdopodobnie nie jest nawet w połowie tak smaczna jak ten sernik z nerkowca. Tak. W ogóle już myślę, gdzie ja pójdę po naszej rozmowie zjeść coś pysznego, bo my relacyjnie mamy dosyć dużą trudność, albo inaczej mamy tak zapakowane w głowach, że nam nie wolno sobie sprawiać przyjemności. My mamy dosyć duże, znaczy dużą taki odium w społeczeństwie cierpiętnictwa i takiego poświęcania się. I że zjedzenie dużej ilości ziemniaków ze schabowym to jest okej, okay, ale wydanie pieniędzy na sushi albo na krewetki, których mniejsza ilość mnie nakarmi, bo to jest przyjemne, już nie jest okej. Okay. I to poczucie winy, ono może być jednym z elementów. Może być to, że pozwoliłam sobie na coś, na co nie wolno sobie pozwalać. Nie? Tak. Że ja nie zasługuję na przyjemność. No a jak nie zasługuję na przyjemność, no to potem jak już się dopadnę, no to już jadę. Następuje efekt kuli śnieżnej tak zwany, prawda? I wtedy zaczyna się jazda bez trzymanki. Więc to rzeczywiście jeden z największych problemów, z jakimi borykają się między innymi moi pacjenci. Czyli znowu to się łączy z tą relacją ze sobą, że jeżeli ja mam relację ze sobą i widzę siebie jako osobę, która, no nie lubię słowa zasługuje, no nie ma lepszego w Polsce, w języku polskim, no ale zasługuje, no ma prawo do przyjemności, do radości, do bycia zadowoloną, to ja nie muszę kupować czekolady, szalenie mi się podoba to, co powiedziałeś, po której się dopiero uśmiechnę, bo ja dbam o przyjemność w swoim życiu w ogóle i jedzenie jest wtedy tylko elementem. Zdecydowanie tak. Zresztą też kolejnym przykładem mogą być czekoladki Merci na przykład, które dajemy w podzięce za coś, prawda? Tak jakbyśmy nie mogli po prostu podziękować. Mało tego, my się często wstydzimy powiedzieć dziękuję. Wstydzimy się powiedzieć kocham cię, ale łatwiej nam będzie wręczyć wtedy czekoladę, prawda? Która świetnie według twórców na przykład właśnie tej nazwy ma być taką alternatywą do tego, żeby okazać swoje emocje. Natomiast ja często też zadaję moim pacjentom pytanie. Wyobraź sobie, że na przykład wygrałeś na loterii na przykład catering dietetyczny na 3, 4, 5 miesięcy, zgodny z twoimi preferencjami żywieniowymi, uwzględniający twoje tolerancje pokarmowe, alergie skórne, kilokaloryczność. Jest ten catering zawsze o 6 rano na klamce twoich drzwi. Natomiast jest jeden mały haczyk. Jesteś tą samą osobą, z tym samym mężem, z tymi samymi dziećmi, z tym samym szefem w pracy, z tą samą pracą, z tymi samymi obowiązkami. Czy dajesz mi gwarancję, że wtedy schudniesz? I wtedy odpowiedź brzmi, nie, nie daję gwarancji. Bo właśnie moim zdaniem należałoby odwrócić cały ten schemat działania. Tu wcale nie chodzi o dietę, tu chodzi o to, w jaki sposób my jesteśmy zeznajomieni z dietą, i z relacją z samym sobą. W ten sposób bym to ugryzł, jeśli chodzi o metaforę. Czyli to piękne jest, co powiedziałeś, bo tak mnie to zastanowiło sobie. Myślałam, że większość powie tak, schudnę, ale potem mi myśl pobiegła do tego, że część zacznie oszukiwać, nie? Że... Tak, poza tym też uwielbiamy mieć wolność wyboru. To prawda, a poza tym jest tak, to ja to obserwuję, ja nie mam takich pacjentów, ale nie wiem, sprawdzam, że kończy się dieta pudełkowa i zaczyna się szaleństwo, bo ludzie mówią, nie umiem w ten sposób zadbać o siebie, czyli tak naprawdę mówią, nie umiem widzieć siebie, kiedy się skończyła dieta. Tak. Czyli wracamy do tego, że to, co się dzieje w relacji z jedzeniem, jest związane z widzeniem siebie i zaufaniem do siebie i kontaktem ze swoimi potrzebami, no bo to jedzenie trzeba przygotować. Trzeba jakoś o nie zadbać, czyli widzieć siebie. Zdecydowanie tak. Mhm. I mało tego, ja mam też wrażenie i zresztą też takie pytanie zadaję moim pacjentom, zwłaszcza pacjentkom. Czy dajesz mi gwarancję, bo często
To wszystko okraszone jest pewnością siebie, w zasadzie jej brakiem w momencie, kiedy mówimy na temat odchudzania, że przychodzą do mnie pacjentki, które borykają się z deficytem pewności, no, po prostu nie mają ugruntowanej pewności siebie z różnych przyczyn. Natomiast mają taką optykę, że w momencie, kiedy schudną, to za pomocą czarodziejskiej różdżki wszystko się już zmieni, prawda? Że nagle pewnego dnia obudzą się, jak gdyby nic, spojrzą w lustro i stwierdzą, tak, już jestem pewną siebie osobą. I wtedy zadaję również takie pytanie, czy dajesz mi gwarancję, że za te x kilogramów, za te 15-20 kilogramów, jeśli chodzi o twoją pewność siebie, to ona będzie już na takim satysfakcjonującym ciebie poziomie. I zazwyczaj w 95% odpowiedź pada, nie, nie dajesz takiej gwarancji. Wiesz, przychodzi mi do głowy, nie rozmawialiśmy o tym, ale jak jeszcze mieszkałam w Lublinie, to był słynny ten temat gacy i takiego odchudzania tak. się spektakularnego wtedy. I ja poznałam, no, moją sąsiadką drzwi w drzwi była pani, która no, jest wybitnym fotografem, robiła zdjęcia tym kobietom przed odchudzaniem i po odchudzaniu. I ja mówię, kurczę, mało widzę uśmiechu w tych paniach, one są jakieś takie pospinane. I ona mówiła, wiesz Agnieszka, bo one nadal w głowie są grube, choć wszystko inne pokazuje, że jest inaczej. I to, że nie umieją się ustawić do zdjęcia, to jest o tym, że w głowie źle wychodzę na zdjęciu. Czyli no, ja w ogóle generalnie mam takie zdanie, że kamera kocha i zdjęcie kocha tych, którzy kochają siebie i ludzie, którzy lubią siebie, zawsze fantastycznie wychodzą na zdjęciach, bo też pozwalają się widzieć na tych zdjęciach, tak? I teraz to jest ważne, co mówisz, że żeby się zmieniła nasza relacja z jedzeniem tak na trwałe, to my potrzebujemy zmienić relację samym sobą, czyli nauczyć się pewności siebie, zbudować sobie ten obszar dotyczący swoich zasobów, tego kim jestem i co jest dla mnie ważne. I uwaga, powiedziałeś znowu niezwykle ważną rzecz, choć się nie umawialiśmy. My jako ludzie kochamy mieć wolny wybór. I teraz, żeby mieć prawidłową relację z jedzeniem, my potrzebujemy nauczyć się pozwalać sobie na wybór i na branie odpowiedzialności za swoje życie. Że ja wybieram, kim jestem, i ja wybieram, co ja zjem, i ja wybieram, z kim się spotkam, i ja wybieram, co mi służy, a co mi nie służy, bez względu na to, co właśnie mówi kluczowa instagramerka na temat najłudniejszej aktualnie diety. Zdecydowanie tak, no bo myślę, że warto by było sobie zadać pytanie, dlaczego jeśli jemy rzodkiewkę, to prawdopodobieństwo kompulsywnego napadu no nie przyjdzie, tak? Albo prawdopodobieństwo jest bardzo niskie. Dlaczego papryka nie powoduje, nie jest takim triggerem dla nas, ale jednak czekolada albo pizza, albo frytki, albo orzeszki są. I jeśli zrozumielibyśmy, że i to jest po prostu jedzeniem bez jakiegoś takiego nazewnictwa, bez dzielenia na białą listę, na czarną listę, tylko i to jest pewnym narzędziem. Wiadomo, że możemy też rozpatrywać to z punktu widzenia tego, jak się po tym czujemy, ale fizycznie per se, tak? Czyli po prostu, czy na przykład po pizzy nie czujemy bólu brzucha, nie jesteśmy ociężali. Jeśli to nam nie służy, to okej, ale nie rozpatrujmy tego z punktu widzenia odchudzania tylko i wyłącznie. Tak, i teraz jakbyśmy mieli zrobić link, jak w takim razie praca z relacją z jedzeniem łączy się z odpornością psychiczną i co za tym idzie fizyczną. No bo jeżeli ja mam pewność tego, kim jestem, co mogę, a czego nie mogę, to nawet jeśli ktoś mi powie, ale wsuwasz trzeci serniczek, no to ja powiem tak, bo lubię. I ostatnio widziałam niezwykłą scenę dla mnie. Przyjechał obiad, byłam w jakimś towarzystwie i stało też ciasto. I połowa ludzi sięgnęła właśnie po sernik. I ja miałam taki odruch, ale jak sernik przed obiadem? A potem sobie pomyślałam, a dlaczego nie? Przecież potem nie ma miejsca na ten sernik, a temu było najsmaczniejsze na stole. I te osoby zjadły sernik, potem zjadły jakąś część obiadu i powiedziały basta. A ci, którzy najpierw grzecznie zjedli cały obiad, to potem się dopychali z sernikiem albo go nie zjedli. Uwaga, nie namawiam do zmiany takiej, ale ktoś miał ochotę i wiedział, że w tym domu sernik jest najsmaczniejszy, w związku z tym pozwolił sobie od niego zacząć i nie jęczał na koniec.
nie? Tak, to jest właśnie to, że dochodzi do takich absurdów, do takiego odgadywania to, co inni myślą, na przykład przy nas, przy rodzinnym stole albo przy świętach, że na przykład jak na talerzu położymy zbyt dużą ilość produktów, ciasta czy sałatki, to mogą na przykład zwrócić nam uwagę, że chyba za dużo. Jak nie będziemy jedli w ogóle, to też mogą powiedzieć, że a co ty znowu jesteś na diecie? I tak ciężko będzie, prawda, nawet dopasować się do tego, co inni na ten temat sądzą. A może warto właśnie przestać się dopasowywać, tylko robić to, na co się ma ochotę. No to jest bardzo trudne. Jeszcze się tylko na chwilę zatrzymam na tym, że powiedziałeś, ale jakoś to przemknęliśmy przez to, że no to jest sposób na miłość, nie? To jedzenie u nas. Tak, I tak. odmówić miłości w ten sposób to jest po prostu szalenie trudne. I Tak. nauczyć inaczej budować relacje niż przez jedzenie to jest po prostu trudny wybór, który może się czasami wiązać no, z doświadczeniem takiego osamotnienia, ale daje nam szansę na bycie w kontakcie ze sobą, bo jeżeli my jemy, bo mama się obrazi albo bo ktoś będzie niezadowolony, to my opuszczamy siebie i zabieramy sobie właśnie swoją odporność w tym momencie na to, że kolejne niezadowolenie mnie spotka. Tak, ja też napisałem taki e-book pod tytułem Mentalna Klucha, gdzie opisuję 11 historii. Podepniemy go pod tym. Pod... Super, dziękuję bardzo. Opisałem 11 historii z mojego gabinetu i te historie to później takie strategie radzenia sobie w tych konkretnych sytuacjach. Natomiast między innymi jest właśnie też poruszony temat nieumiejętności okazywania emocji i tego, że na przykład jedna z moich pacjentek nigdy w życiu nie usłyszała od swojej mamy kocham cię, ale była, tak powiem brzydko, obrzucana wręcz różnego rodzaju ciastami, kanapkami do szkoły. I to z perspektywy mamy, ta opieka, to nadanie bezpieczeństwa miało być właśnie takim okazaniem miłości. Poszerowanie. Czyli kończąc, ale nie nasze rozmowy, tylko te rozmowy i podsumowując, relacja z jedzeniem, to jaką mamy w dorosłym życiu, jest pochodną tego, czego doświadczyliśmy lub nie doświadczyliśmy w dzieciństwie i czy nam się to podoba, czy nie, to ma silny związek i jeżeli chcemy mieć prawidłową relację z jedzeniem, czyli nie musieć być nigdy na żadnej diecie, to potrzebujemy zbudować prawidłową relację z samym sobą, czyli być odpornymi na to, co nam wciska świat, bo to jest bardzo ważne. Za gruby, za chudy, za duży, za mały, teraz tylko 1200 kalorii, teraz 1500 kalorii, a właściwie to trzeba jeść tak, śmak i owak, to powoduje, że my zaczynamy być spętani oczekiwaniami innych, ale o tym powiemy w następnej rozmowie, nakazami i zakazami, zamiast być w kontakcie ze sobą. Tak. Zatem dziękuję bardzo, Bartku. I Dziękuję już, bardzo. tak, zostawiamy link do wszystkich kontaktów związanych z tobą i już zapraszamy na następną rozmowę o tym, jak możemy być spętani relacją z jedzeniem i oczekiwaniami otoczenia, no i jak wyjść ku wolności. Okej? Okay? Dzięki, Dziękuję. do zobaczenia.